Cześć, z tej strony Tritsus. Jest Tritsus, witam was w nowym odcinku i zarazem w nowej serii Minecraft na naszym kanale. Dlaczego mam dzisiaj na głowie dynię? Otóż dlatego, że ta nowa seria zaczyna się od odcinka, który jest halloweenowy. Jak zrobić z Minecrafta najstraszniejszą grę, jaką kiedykolwiek widzieliście. I słuchajcie, ten odcinek powstaje po to, żebyście mogli doskonale sprankować waszego znajomego, że dajecie mu zagrać waszą nową wersję Minecrafta, że tak powiem. I on myśli sobie, dobra, Minecraft to nie może być straszne. Dajecie mu i wasz znajomy przestaje grać w Minecrafta na pół roku na przykład. Tak, dodałem kilka dziwnych rzeczy dosyć do tej gry, ale po kolei wam pokażę, co wszystko tak naprawdę trzeba zrobić, więc lista modów cała będzie w opisie, a ta seria jest inspirowana youtuberem Asian Halfquad, więc od razu o tym mówię, żeby mi nikt nie zarzucał, że nie podaję twórcy, którego tak naprawdę lifehacki testuję w tym odcinku. Pierwszy mod, który musicie zainstalować, to jest oczywiście Optifine. On wam dodaje coś takiego, że zobaczcie, w momencie, gdy sobie bierzecie takie coś i jest noc, no to wy i tak wtedy świecicie. Jeżeli sobie zrobicie tak, no to jest jeszcze jaśniej ogólnie. No, ale w każdym razie w dużym uproszczeniu to dodaje. Drugi mod to oczywiście są Mobends, czyli to, że w inny sposób fajny się poruszacie. Tak samo zombiaki się poruszają, patrzcie. To jest mega epickie. I teraz pokażę wam coś lepszego. Widzicie tego Endermana? Kolejną rzecz, którą musicie wgrać, słuchajcie, no to są oczywiście shadery, bo bez shaderów żadna rzecz nie wygląda aż tak klimatycznie, ponieważ światło jest bardzo, ale to bardzo ważne. I patrzcie teraz na tego Endermana. Ja pierniczę, jeszcze ustawmy się tak, żeby był Enderman na tle księżyca z tymi świecącymi oczami. Oh, Deum, Endermaneum. Czy zombiemu też świecą oczy? Chyba jemu akurat nie. A teraz to, co słyszycie w tle, to są dwa mody na dźwięk, które wgrałem, oraz jeden mod dla nowego moba. Widzicie tam? Patrzcie. Widzicie te bardzo, ale to bardzo straszne oczy? I słuchajcie tych kroków. To jest mega straszne. I uwaga. Dobra, chyba mi przyznacie, że w tym momencie robi się dosyć strasznie. Wiecie co? Weźmy sobie mieczyk i to brzmi wszystko naprawdę fenomenalnie. Patrzcie, teraz tutaj mamy zombiaki. Praktycznie nic nie widzimy, więc robi się jeszcze straszniej przez to. Jak wchodzimy do wody, tak, że brzmi to zupełnie, ale to zupełnie inaczej. I jest to także naprawdę bardzo fajna rzecz. A te oczy są, ludzie, mega, ale to mega straszne. Naprawdę, w sensie one mrugają i wydają straszne dźwięki, więc jest to naprawdę dosyć dziwna rzecz. Ale wiecie co? Nie byłbym sobą, gdybym tylko wam pokazał, jak zrobić taką rzecz. A, jeszcze zapomniałem, jest jeszcze soundpack ze Skyrima, dlatego zombiaki brzmią inaczej oraz zwierzęta także brzmią dosyć inaczej, ale skoro już przerobiliśmy Minecrafta na naprawdę bardzo, ale to bardzo straszny horror, to w tym momencie musimy udać się do kempingu, ale zanim to zrobimy, no to chciałem wam pokazać, dzięki czemu jestem w stanie nie dość, że przerobić Minecrafta na coś takiego, coś tak epicko wyglądającego, to jeszcze jestem w stanie to nagrywać. Otóż sponsorem dzisiejszego odcinka jest Gainward, od którego dostałem kartę RTX 3070, która umożliwia mi właśnie wyciąganie z Minecrafta po prostu najwyższych możliwych obrotów i zarazem nagrywanie tego, ponieważ ta karta ma naprawdę niesamowitą moc. Jak widzicie, jest to model Phantom, firma produkująca to nazywa się Gainward i oczywiście jeżeli chcielibyście się zapoznać z ich kartami i na przykład ulepszyć swój komputer i wnieść waszego Minecrafta na po prostu wyższy poziom, czy też właśnie na przykład myślicie o nagrywaniu i nie idzie to do końca na waszym komputerze, bo macie lagi, no to jak najbardziej coś fajnego znajdziecie, żeby po prostu zmodernizować wasz komputer. Ja swojego nie modernizowałem od 5 lat, więc to już był średni, a teraz tak naprawdę jest to możliwe. Chciałem wam pokazać jeszcze, jak wygląda sama w sobie karta graficzna, ponieważ jak widzicie, robi ona mega wrażenie, jest naprawdę gigantyczna i także w kompie wygląda świetnie. A teraz chyba wszyscy się domyślacie, co zrobimy. Wyjdziemy na powierzchnię, zmienimy naszego game moda na survival i następnie spróbujemy sobie zawalczyć z Cartoon Catem, ponieważ wgrałem moda na Trevor Henderson Creatures, który dodaje nam właśnie Cartoon Cata oraz inne straszne istoty i będziemy próbowali przetrwać noc na kempingu nawiedzony przez Cartoon Cata. I właśnie tego moda także podaję wam w opisie, żebyście jak najlepiej mogli trollować znajomych. Ach, cóż za piękny dzień w lesie. Chyba dzisiaj naprawdę jest idealny dzień po prostu, aby zrobić wasz własny kemping. Więc znajdźmy sobie jakieś dobre miejsce. Tak, brzozowy lasek na pewno nie będzie się zdawał upiorny w ciągu nocy, więc jak najbardziej możemy sobie tutaj rozbić nasz własny namiocik, ludzie. Z pewnością nic się nam dzisiaj tej nocy nie stanie. No patrzcie, patrzcie, czy po takim dniu może nadejść niby straszna noc? Przecież to jest kompletnie niemożliwe. Tutaj sobie rozstawimy oczywiście nasz namiot, który będzie z pewnością bardzo, bardzo ładny. Chcemy, żeby było nam komfortowo, więc łóżko sobie położymy tutaj. Namiot jest naprawdę wielki oraz ładny. No i tutaj, nie wiem, może dajmy sobie właściwie jakiś crafting. Okej, te dźwięki są wszystkie epickie, na przykład craftowania. I dobra, ludzie, co by tutaj jeszcze zrobić w naszym namiocie? Jest coś dziwnego w tym, że w środku mojego namiotu zrobiłem drewnianą podłogę? Może i jest, ale za to, wiecie co? Przynajmniej będę tutaj bezpieczny, dlatego że, no wiecie, na pewno nic złego się nie stanie, aczkolwiek jeżeli będę miał u siebie tutaj pod namiotem jakąś właśnie tajną bazę, która będzie pod crafting table, no to wiecie, w razie jakby jakiś potwór jednak mieszkał w tym lesie, no to nic mi się nie powinno złego stać. I tutaj sobie wykopiemy dlatego właśnie taką oto dziurę. Dobra, taki oto bunkier z obsydianu jeszcze nikomu nie zaszkodził, prawda ludzie? No przecież wiadomo, że nie. Tutaj z pewnością będzie git, więc teraz zakryjmy tylko to, no i idealnie. Tutaj oto nasz namiot jest już zupełnie gotowy. Jesteśmy prawdziwym harcerzem, który nie boi się niczego tak naprawdę. Pójdźmy sobie w takim razie na obchód, zanim się ściemni, i zobaczmy, co jest tutaj w lesie obok. Okej, tutaj są jakieś kurczaki. Siema. Ludzie, już się ściemniło i jest bardzo, ale to bardzo strasznie. Ten Minecraft wygląda jak jakiś horror. Co to jest? Dobra, to jest tylko nasz kurczak, którego wcześniej poznaliśmy. Czy coś się nie czai w tym lesie? A! Co to jest? Co to jest? Co to jest? Czemu mnie gonisz? Co to? O nie! O nie! Ludzie, goni mnie jakaś kreatura! Czekajcie, czekajcie! Proszę, żeby teraz zadziałał! O nie, o nie, o nie, o nie! Czy on tu jest? Czy on tu jest? Aaaa! O nie, tutaj się czai. Ten Cartoon Cat się tutaj czai. To nie jest Cartoon Cat, to odporne. O nie! Chodź tu, no chodź tu! Co? Czy on może tutaj wejść? Nie! Nie! Zostaw mnie, Cartoon Cacie! Zostaw mnie, Cartoon Cacie! O nie, ludzie! O nie, on może chodzić też po drabinie! Czemu Cartoon Cat nas goni po tym lesie? O co ci chodzi? Dobra, spokojnie, spokojnie. On tu, okej, on tutaj został. On tutaj został, ludzie. Jest tylko jeden sposób, żeby go pokonać, dlatego że on ma pewnie jakieś nieskończoności życia. Więc okej. Więc wiecie co? Zjedzmy coś i pójdźmy teraz znaleźć kilka przydatnych rzeczy. Skoro on już jest zamknięty, no to teraz musimy w jakiś sposób go pokonać, żeby się tylko nie wydostał. Tutaj dajemy obsydian w takim razie i żeby żaden inny Cartoon Cat mu nie pomógł, to dajemy coś takiego tutaj. Także słuchajcie, robimy większą fortyfikację, z którą trudniej będzie przejść, bo tylko wystarczy, że zamurujemy potem jedno wejście. Okej, spokojnie, spokojnie. Więc w takim razie mam jeden bardzo, ale to bardzo dobry plan chyba, ale to wymaga nam zejścia pod ziemię. Tak, musimy po prostu zejść pod ziemię i zdobyć sobie trochę żelaza, dlatego że będzie nam bardzo potrzebny do Cartoon Cata, bo jest tylko jeden sposób, żeby się go pozbyć, słuchajcie, naprawdę, nie ma innych sposobów. Musimy jeszcze głębiej pod ziemię, ponieważ coś mnie goni, coś mnie goni, coś mnie goni. Co to jest? Co to jest? Tam było za ciemno i tam żyją potwory. Tutaj jest potwór, który gdy tylko jest za mało światła, to was zjada i to nie da się z nim nawet bić, ludzie, więc zapamiętajcie to sobie. Tutaj się coś dymi. Dobra, dobra, spokojnie. Mamy na szczęście jeszcze crafting, a crafting jest wystarczający, żeby, słuchajcie, zrobić wszystko, czego potrzebujemy. Okej, teraz potrzebujemy tego. Co to są za dźwięki? Czemu tutaj są takie straszne dźwięki? Teraz przytopmy trochę tego irona. Okej, dobra, tutaj mamy źródełko lawy, tylko żeby jakaś woda go zaraz nie zatopiła. Więc mamy 3 sztabki, dzięki temu mamy wiaderko i słuchajcie, bierzemy to. Okej, tutaj jest naprawdę bardzo, ale to bardzo niebezpiecznie. Zbierzmy sobie nasze rzeczy bo mogą się jeszcze przydać. I zobaczmy, czy da się zatopić Cartoon Cata w lawie i przez to go pokonać. To nasz namiot, musimy się tutaj teraz dostać. Spokojnie, spokojnie. Rozwalmy to i zobaczmy, czy on nadal tam siedzi. Czy on ma zdolności jakieś, nie wiem, teleportowanie się albo wydostanie się stąd? Nie mam pojęcia, za chwilę się o tym przekonamy. Ej, Cartoon Cat, halo! Czy on tu jest, ludzie? Bo... tak jakby wygląda trochę, jakby go nie było w ogóle. Halo? O nie! Jest tu! Jest tu! Zostaw mnie! Zostaw mnie! Dobra, 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 dobra. Spokojnie, ludzie. Spokojnie, ludzie. Teraz bardzo łatwo będzie go się stąd pozbyć, na szczęście. To naprawdę nie będzie nic trudnego. Okej, czekajcie, czekajcie. Tylko sami tam nie spadliby, bo to już by było po nas. Nie mamy żadnej zbrojki, on by nas rozwalił. No i co teraz, Cartoon Cat? Uwaga! Wygramy z nim, wygramy z nim, ja wam mówię. Ej, on jest mądry, on uciekł. A nie, dobra, jednak nie. Czekajcie, czy... on się nie pali, on się nie pali w lawie. Musimy zdobyć jakiś inny sposób na rozwalenie go, okej. Czemu nic nie mówiłeś, że jesteś ognioodporny, Cartoon Cat? Dobra, rozwaliłem trochę creeperów i to powinno nam pomóc rozwalić Cartoon Cata, tylko... nie wiadomo teraz, gdzie jest ten typ kompletnie, dlatego że przecież on jest ognioodporny i może się gdzieś tam chować i nagle nas po prostu wciągnąć do środka tej lawy, a to nie jest, ludzie, zbyt dobre. Dobra, zabierzmy z powrotem tę lawę, zobaczmy, czy nadal Cartoon Cat tutaj gdzieś jest. Dobra, jest tu cały czas, jest tu cały czas. Wiesz, co ci powiem, Cartoon Cat? Nara, nara, bo już jest po tobie! To zaraz wybuchnie, to zaraz wszystko wybuchnie. Okej, patrzcie, on na tym stoi, on na tym stoi, on jest głupi. Niestety, ale droga ucieczki jest od ciebie odcięta. Tak! O nie! Serio? Udało mu się nawet to przetrwać? Jak to jest możliwe, ludzie? Dobra, ostatni pomysł, jaki mam. Musimy się zabudować przed nim i go po prostu rozwalić. Cartoon Cat nie wygra z nami przecież. Ile on ma życia? O co z tym chodzi? Czy on ma nieskończoność życia, ludzie? Uwaga, ja wam mówię. Za chwilę z nim wygramy. Dobra, ludzie, za chwilę powinniśmy go rozwalić. On ma 5000 HP, ludzie, czyli ma 2500 serduszek, ale spokojnie. Ja poszedłem po jeszcze więcej TNT i teraz zobaczymy, czy to jakoś pomoże nam. Okej, uwaga. A masz! Serio, on uciekł przed tym TNT? O, dobra, dostał. Dostał jeszcze 2 TNT. Dobra, teraz wypełnię wszystko TNT. Uwaga, zobaczymy, co się stanie. Tylko tutaj się zabudujmy. Okej. O. Dobra, teraz wypełniłem to wszystko TNT i zobaczymy, czy z tym też uda się Cartoon Catowi jakoś, słuchajcie, wygrać, czy też nie. Uwaga, uciekamy. O nie, o nie, pół serduszka mi zostało, zniszczyły cały swój namiot. A tutaj, uwaga, nie ma go. Wygraliśmy, ludzie, naprawdę wygraliśmy z Cartoon Catem, epicko. Więc tak wyglądał horror w Minecraft z Cartoon Catem, mam nadzieję, że wam się podobało. Widzimy się w kolejnych odcinkach, to na tyle, na razie.